Dzień dziecka, dzień z Republiką. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Aleksander Wierzeński z tej strony i cała ekipa, która ten program przygotowuje. Naszym gościem jest profesor Henryk Domański, socjolog Polska Akademia Nauk. Witam bardzo serdecznie, panie profesorze. Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Dziecka, bo wszyscy jesteśmy Nawzajem. dziećmi naszych rodziców. Dziękuję. No i taka okazja. Ci, którzy mieszkają w Warszawie, to wiedzą, że pierwszego. Czerwca zawsze w kancelarii prezesa Rady Ministrów, tam jest dość duży ogród, jest takie spotkanie dla dzieci, gdzie teoretycznie i praktycznie każdy może wejść. I pomyślałem sobie, że dla Donalda Tuska to świetna okazja, żeby przeprosić tych strażników granicznych, żołnierzy, żołnierzy WOT, żołnierzy wojsk operacyjnych, policjantów, strażaków, wszyscy, którzy od trzech lat bronią polskiej granicy, a których Donald Tusk konsekwentnie przez trzy lata. Opluwał łącznie z, to się przekładało również na rodziny, to się przekładało na dzieci tych ludzi, które musiały tłumaczyć, że no, tatuś nie zajmuje się zabijaniem po lasach kobiet i dzieci, y, które tu przybyły z Białorusi. Myślę, że jeżeli Donald Tusk y, zakłada jakiegoś y, tego typu przeproszenie, to myśli, myślę, że nie myśli o dzieciach, tylko raczej o, o jakiejś innej kategorii społecznej. No. Usprawiedliwieniem byłoby to, że dzieci nie rozumieją tak skomplikowanych spraw z związanych z obroną granic, ani z tym, jakie strategie politycy stosują, i że czasami mówią takie rzeczy, do których później nie chcą się przyznać, więc dzieci akurat być może nie. I, i... To po pierwsze, ale po drugie według, generalny problem, dlaczego Donald w ogóle nie przeprosi, a ja sądzę, to jest to, że no, wtedy przyznałby się do błędu, do tego, że tak jak krytykował wtedy Straż Graniczną, te kilka lat temu, jeszcze tak nie tak dawno, za wszystko, co zrobiła, za nieprzepuszczanie uchodźców, którzy w gruncie rzeczy w świetle prawa polskiego są przestępcami, bo przekraczali granice nielegalnie, próbowali to robić. W związku z tym, a on bronił te środowiska przestępcze i bronił w gruncie rzeczy tej polityki uprawianej przez Białorusi i, i Rosję, żeby jak najwięcej przepychać tego typu ludzi przez polską granicę, żeby destabilizować mm, polski system polityczny, a Prawo i Sprawiedliwość robiła, czyli ówczesny obóz rząd zrobiła wszystko, żeby temu zapobiec i że trzeba było w związku z tym krytykować, Donald Tusk tak rozumuje, jak sądzę, trzeba było krytykować PiS za wszystko, co robiła. W związku z tym teraz by się przyznał do Błędu, no to musiałoby się jakoś usprawiedliwić i wyjaśnić, jak to może być, że dokonuje takiego zwrotu o 180 stopni. To nie tylko jeżeli chodzi o te granice, ale w kilku innych rzeczach, o których doskonale wiemy, a które stosuje tego typu strategię. od kilkunastu tygodni właściwie przejmowania czy przechwytywania. Tego programu pisowskiego, czy realizacji tych poszczególnych elementów, e, przypisywania ich sobie. W związku z tym sprawa jest bardzo skomplikowana i z tymi dziećmi to ja bym nie ryzykował na jego miejscu. To jest zresztą nic nowego, jeśli chodzi o Donalda Tuska, bo poprzednio też w 2007 roku szedł do władzy jako ten lepszy, bardziej europejski pis, że my zrobimy to samo, tylko po prostu znacznie lepiej no, zrobili to, co zrobili. Ale pytanie o wyborców, którzy przecież doskonale pamiętają te wypowiedzi, pamiętają te stanowiska, pamiętają wręcz tych ludzi, którzy dzisiaj siedzą na przykład w komisjach sejmowych i surowo egzaminują. PiSowców z tego wpuszczania migrantów do Polski. Na przykład, jeżeli chodzi o no, wpuszczanie migrantów, a pośrednio rzecz biorąc, rusofilia przypisywana pisowi. Akurat co do tego ostatniego, no to 60% Polaków, jak wynika z sondażu Ibrisu, ostatniego nie wierzy w to, że Prawo i Sprawiedliwość jest partią rusofilską. Trochę inaczej to pytanie zadawano, a wierzy w to około 30%. To jest taki elektorat Platformy Obywatelskiej, który zawsze będzie wierzył w to, co no to oni albo deklarował. bo normalne doświadczenie człowieka jest inne. To jak to się dzieje, że jedna trzecia Polaków wierzy w coś takiego? W gruncie rzeczy to chyba jak respondenci odpadają na to pytanie, tak wierzę albo tak zgadzam się, no to nie myślą, nie, nie adresują tej odpowiedzi do tego pytania konkretnie, czy PiS jest partią rusofilską, tylko w ogóle do PiSu. w związku z tym albo wypierają próbują wypierać tą wiedzę, te fakty i te obrazki, i te filmy związane z, z relacjami między Tuskiem a Putinem, dajmy na to, czy Sikorskim. I, i Ławrowem, czyli albo tutaj działa taki mechanizm wypierania, albo nie y, odpowiadania zdecydowanie na nie, jeżeli chodzi o prawo i sprawiedliwość, jeżeli chodzi o jakąkolwiek taką deklarację, która mogłaby wspierać poprzedni obóz rządzący. Ale no, mieliśmy z tym do czynienia, mamy z tym do czynienia od... Y, dobrych kilku lat, w związku z tym to nie jest wcale, w, w moim przekonaniu to nie jest dziwne I tutaj można przypisać kilka innych mechanizmów psychologicznych, zawsze te 30%, żeby nie wiem co będzie za zielonym ładem, za rusofilią pisowską, za przepuszczaniem migrantów przez granicę, nawet jeżeli wiedzą, że to są potencjalni przestępcy, no po prostu trzeba popierać, trzeba robić wszystko, żeby PiS nie wrócił, a PiS jednak jest utożsamiany z tą granicą, z tą zaporą na granicy białoruskiej. Teraz Tusk próbuje to to jakoś zneutralizować przez te swoje pomysły dotyczące Tarczy Wschodniej. Dotyczące... Pana zdaniem to są pomysły wyborcze, to jest retoryka na te najbliższe kilka dni, a potem już wróci do normy. Bardziej im pasuje to właśnie raczej do retoryki, bo to jest dosyć poważna inwestycja, żeby budować te schrony na przykład betonowe w gruncie rzeczy i te różne typu działania na bagnach, widzicie się rozsiane. Taka i dosyć ryzykowna, no bo w końcu wybory się raz wygrywa, raz przegrywa i co to będzie z tym. Później będzie się w ogóle trudno usprawiedliwić, jeżeli kolejna ekipa rządząca będzie chciała to ewentualnie wyeliminować, ja sądzę, że tutaj mamy do czynienia raczej z kolejnym takim działaniem na rzecz udowodnienia, że, że tu w gruncie rzeczy cały czas stał na straży tej naszej granicy wschodniej i robił wszystko, żeby nawet tych migrantów nie przepuszczać. A jeszcze strategia wyborcza. Czy Polacy są straszeni? Czy jesteśmy straszeni przez obóz rządzący wojną? dywersją rosyjską, no to chociażby wczoraj, co działo się w Polskiej Agencji Prasowej, gdzie ona zapowiadała mobilizację, potem ta depesza była cofnięta, no okazuje się, że poziom zabezpieczeń przeciwko atakom cybernetycznym został przez Donalda Tuska obniżony. To jest wszystko element świadomej gry na mobilizację społeczeństwa i tak zwanej zbiórki pod flagą, czy też jest to przypadki i to dowodzi niekompetencji. No jednak od grudnia mam do czynienia z taką sytuacją, że ten obecny rząd, obecna koalicja robi wszystko, żeby w jakiś sposób się wykazać, że robi wszystko, żeby te granice chronić, żeby wzmacniać polską armię również pod względem sprzętu, wyszkolenia i wszystkiego. Nie ma tutaj takiej krytyki, żadnej krytyki, która by próbowała jakby osłabiać tego typu działania i oznak powrotu do tej polityki krytykowania PiSu, który robił to samo, tylko o wiele bardziej i był identyfikowany jednoznacznie z obroną suwerenności i ochrony granic przede wszystkim. To było to główne zagrożenie, jeżeli chodzi. Ma To, to jest bardzo złożony aspekt, dotyczy również stosunków w końcu do Unii Europejskiej. Wtedy Tuskowi nawet nie wypadało popierać PiSu, no bo Unia Europejska wtedy jeszcze na tym etapie robiła prawie wszystko, żeby tą politykę migracji Zwiększać, jakby wzmacniać na korzyść migrantów. Więc no z tego względu wydaje się, ale ponieważ od tego pół roku, od sprawowania władzy, no mamy stale do czynienia, obserwujemy, że minister obrony narodowej jeździ na granicę. Donald Tusk temu towarzyszy, ostatnio był na granicy i. I, i, I wyrażał wszelkie oznaki poparcia. Wtedy, kiedy dla... był na granicy, doszło do ataków na dwóch kolejnych polskich żołnierzy, i ta informacja została wtedy utajniona z jakichś powodów, opublikowana ją dopiero w piątek. No, trzeba wszystko robić, żeby jednak nie osłabiać tego wizerunku Platformy Obywatelskiej Donalda Tuska. Czy to pana zdaniem mniej przypadek? Y, nie, no nie, raczej nie. No. Robi się wszystko, żeby pokazywać, że. żeby żeby Donald w kryzysowej kurteczce idzie zarządza tutaj tymi wszystkimi żołnierzami którzy mu żeby biją de definiować tę sytuację obecną w kategoriach sukcesu i ten sukces dotyczy również obrony granic y Większość społeczeństwa polskiego ma to poczucie zagrożenia tą potencjalną inwazją ze strony Rosji, że mamy wojnę na Ukrainie. W związku z tym, jakby Donald Tusk doskonale wie, że to jest taka, że tego typu argumentacja i takie działania, i bycie identyfikowanym z działaniami obronnymi, jeżeli chodzi o granice i w ogóle wszystko. To jest polityką skuteczną, tutaj nie ma... Dotknęła nas również atak, jeśli chodzi o politykę informacyjną. Mówię o depeszy Polskiej Agencji Prasowej, e, która poinformowała o częściowej mobilizacji w Polsce, potem cofano się, okazało się, że był to atak cybernetyczny. No, zdumiewająca historia, no atak na państwową instytucję, która powinna zdawać sobie sprawę, że coś takiego może mieć miejsce i czy to obciąża rządzących? Czy znowu może być wykorzystany jako element zbiórki pod flagą? Taki atak jest groźny. Ja myślę nie tylko jako sama tak, że powiedzmy te służby, cyber, cyberagencje Rosji czy Białorusi działają, ale po pojawienie się tego tej informacji, że mamy mobilizację. No to kojarzy się z 39 rokiem. To jest taki element ośmieszający. Jeżeli od, od razu z góry wiadomo, no przeciętny obywatel, jakoś nie bardzo w to był uwierzył, ja sądzę, jak to przeczytał, czy jak się tego dowiedział z mediów wczoraj. Mobilizacja i będziemy wysyłać swoich żołnierzy na Ukrainę nagle i tak. Powiedział, zasugerował Radosław Sikorski, i to też jest pytanie, czy to jest dla niego element chociażby walki o jakieś europejskie stanowisko i pokazanie tej twardości. No tylko, że tutaj tej twardości nie ma, mam do czynienia właśnie z, z ośmieszeniem. Polskiej, pośrednio oczywiście polskiej dyplomacji, ale polskiego rządu, że tego typu informacje przedostają się do wiadomości publicznej, o których wiadomo, można od razu powiedzieć, że są niezgodne z faktami. To jest coś takiego, co raczej osłabia, osłabiłby wizerunek każdego rządu. W Niemczech było to bardzo mile widziane. Ja przy okazji zareklamuję Państwu swój program, Dzisiaj 21.20, przegląd prasy niemieckiej. Tam również jest na ten temat. Nic nie ma w niemieckiej prasie o Rafale Trzaskowskim który postanowił walczyć z krzyżem jakieś trzy tygodnie temu i jak mu to pomogło w jego karierze politycznej? To jest jedna z tego typu decyzji, które skłaniają do zastanowienia, po co Rafał Trzaskowski to zrobił. Mamy do czynienia, mamy sytuację przedwyborczą, mamy w przyszłym roku wybory na stanowisko prezydenta. Rafał Trzaskowski będzie najprawdopodobniej kandydował. Jest tym najpoważniejszym kandydatem Platformy Obywatelskiej. Tego typu działania w społeczeństwie, które jest zdominowane przez ludzi deklarujących wiarę katolicką, jest bardzo ryzykowne, bo osłabia potencjalne elektorat. a Wiadomo, że o tym wyniku wyborczym ktokolwiek by nie był jego kandydatem, to zadecydują łamki procentowe. mogą zadecydować, zwłaszcza w drugiej turze. W związku z tym trudno to tego typu działania zrozumieć. Nasów się tutaj różne hipotezy. Z czegoś to wynika, prawda? Może nie z Rafała Trzaskowskiego, tylko jakiegoś jego potencjalnego konkurenta. No, pojawiła się od razu, jak a, to wyszło, od razu informacja hiper, o tym, tak. że właśnie został podpuszczony przez Donalda Tuska. Mamy sondaż, którego wynika, że ponad połowa, 56% Polaków, negatywnie podchodzi do tego typu informacji, a około 30% podchodzi, nie ma z tym żadnego problemu. Ja należę do tej pierwszej. Części, bo uważam, że konstytucja i ustawy obowiązują, bo to jest jednak łamanie sumienia. No, ale gdyby tak patrzeć z punktu widzenia analityka, tak jak ja próbuję to robić, no to wydaje mi się, że to jest właśnie tego typu decyzja, którą trudno zrozumieć, a która no, obiektywnie może Trzaskowski... mieć negatywne konsekwencje dla Rafała Trzaskiego, więc po co on to zrobił? Reform z jakoś nie zrozumiał. Ja wypatrywałem go na procesji Bożego Ciała przed wczoraj, żeby, bo powinien teraz zademonstrować, że on jest prywatnie katolikiem jak najbardziej, a to w ogóle inna sprawa. Nie było go, albo może go nie pokazano. Był inkognito, jeżeli to jest w ogóle. Byłoby możliwe. ryzykowne z, kolei jego strony, z jego strony, gdyby się pojawił. Ja myślałem, że pan powie, że pan go widział na, na tej procesji. Więc no tutaj musi niestety ponosić pewne koszty Zostańmy i kon konsekwencje przy... w postaci niechodzenia na proces. Zostańmy przy słowie. Wypatrywałem. E, migranci. Donald Tusk zapewniał, że do Polski nie przyjdą, że ten pakt migracyjny jest dla nas korzystny. No i mamy dwoje polityków rządzącej partii francuskiej, premiera. Panią, która jest europosłanką, i mówią, że to super, w ogóle wreszcie udało się Polaków zmusić do tego, by przyjęli migrantów, tak jak wszyscy inni. I to jest obowiązek przyjmowania migrantów. Czy naprawdę? Środkowo wschodnich europejczyków udało no się. No właśnie. Zmusić czy naprawdę jest naszym obowiązkiem poprawa życia tych, którzy decydują się wyrwać z Afryki? I już nie chcą więcej ani paść kus, ani tam wykonywać jakichś czynności polegających na sprzątaniu, tylko tutaj będą dostawać od nas pieniądze. Ja takie... I to pieniądze podobno większe niż my zarabiamy, bo jeżeli będzie ujednolicenie tych zarobków europejskich, no to będzie to na poziomie 6-7 tysięcy złotych. Otóż ja takiego zobowiązania nie czuję, a ja myślę, że nie jestem. Odosobniony. Ja myślę, że większość Polaków takiego zobowiązania nie czuje. Natomiast tutaj ciekawszym aspektem według mnie jest ten stosunek, jaki ma premier Francji, ale nie tylko premier Francji, jak sądzę. Tylko te najsilniejsze kraje Unii Europejskiej, czy też zachodniej Unii Europejskiej, w jaki sposób traktowane są te kraje z Europy Wschodniej czy Środkowo-Wschodniej, w tym również Polska. To była groźba wysuwana pod adresem no, rządu polskiego czy społeczeństwa polskiego. Macie być na to przygotowani. Osobiście I... przez Donalda Tuska, który mówił, że będą konsekwencje za nieprzyjmowanie migrantów. Tak, i co teraz Donald Tusk ma zrobić w tej sytuacji? Więc to nie tylko, że możecie, musicie się, możecie się liczyć z napływem migrantów, ale Musicie się z tym liczyć. Tak mówił premier Atal, premier Francji. Natomiast cały czas dyskusja w polskiej polityce toczy się wokół kwestii, czy to jest rzeczywiście tak, że nie będziemy musieli przyjmować tych migrantów, bo przyjęliśmy tylu Ukraińców. Tak argumentuje Platforma Obywatelska. A to ta przecież jest. No ale tak, cały czas się to powtarza, kiedy obserwujemy te wypowiedzi. No oni wychodzą, powiadają takie głodne kawałki. Liczą, że ktoś im uwierzy. Tak, na co pada zawsze argument. Argument, że przecież Unia Europejska nie takie rzeczy już przeprowadzała. Możemy y, y, liczyć nie tylko na dwa tysiące. Ty, 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 tak Zgodnie z tymi oczekiwaniami, zgodnie z tym paktem migracyjnym, czy w okolicach dwóch ale na kilka tysięcy, czyli kilkadziesiąt, a jak nie, to będziemy płacić. W związku z tym cały czas ta sytuacja jest w dużym stopniu nieokreślona, ale znowu powtórzmy, że jeżeli tych migrantów nie chce się przyjmować, społeczeństwo polskie jest temu przeciwne, no to raczej nie uwierzy w te argumenty, że żadnego zagrożenia nie ma, że mamy tych Ukraińców tutaj milion. A czy może aby doczekać do wyborów, a potem to już... No tak, tylko że to zagrożenie, że to ono nie zniknie, poczucie zagrożenia nie zniknie, i się przełoży. No powie się, że to pisowcy, że można powiedzieć, że Pisto Rosja, to można powiedzieć, że Pisto Migranci. A co no, to powie ten elektorat niezdecydowanych, o który nam chodzi, prawda? Czy można uwierzyć rzeczywiście premierowi, można uwierzyć obecnemu rządowi, jeżeli chodzi o to największe zagrożenie, drugie największe to jest Zielony Ład, prawda? No trzecie to są. To jest napływ zboża z Ukrainy, powiedzmy to jedno po drugim, które można przypisać Unii Europejskiej. No więc to się przełoży? Napływ zboża, bezrobocie, wyrzucanie całych przedsiębiorstw. Związane z Zielonym Ładem, ale również z Ukrainą mamy historię, dosłownie z ostatnich kilku dni, kiedy to Ukraińcy wykupili dość znany polskiego producenta mrożonek. No i kupując opowiadali, że to, będzie świetnie, będzie rozwój. Rozwój polega na tym, że polska załoga została wyrzucona, a mrożonki będą no więc produkowane na Ukrainie. To po konsekwencjach, a nie po konsekwencjach, a nie po tym, czy Polacy uwierzą, czy nie no i uwierzą, państwo... To Uwierzcie Państwo profesorom, uwierzcie Państwo autorytetom i nie patrzcie na słowa, ale na czyny. Pięknie dziękujemy. Pan profesor Henryk Domański, socjolog, Polska Akademia Nauk. Kłaniam się nisko. My za chwileczkę kolejnego gościa zaprosimy. Będzie to Miłosz Lodowski, publicysta.